Drogi pamiętniku, ej, Brenda, chcesz? Nie. Dobra, a może... Nie. To może... Nie. Czy mi się zdaje, czy nie chcesz się ze mną bawić? Nie, nie chcę. I możesz się obrażać, Whiskers. Zobacz chociaż moją nową sztuczkę, Mima. Co ja robię? Ośmieszasz się? Znowu. Może byś tak coś poczytał? Umiesz chyba czytać. Chodzi ci o czynność rozpoznawania znaczenia liter, słów i zdań? Skąd ty to wiesz? Przeczytałem w słowniku. Czyli umiesz czytać? Skłaniam się do tej wersji, ale głowy bym nie dał. Super! To ja idę na manikur i kąpiel. Masz tu mnóstwo do czytania. Wybierz sobie coś. Ach, nic tak nie poprawia kobiecie nastroju, jak dzień spędzony na... Co ty wyprawiasz? Rety, ktokolwiek to napisał, musiał na maksa nie znosić tego pana królika. Whiskers, to mój pamiętnik! To twój pamiętnik? O, to kim jest ten pan królik? To ty! Nie wiesz, że w pamiętniku pisze się najbardziej osobiste i najskrytsze myśli? Rety, Brenda, nie wiedziałem, że masz najskrytsze myśli o mojej osobie. Jak mogłeś to zrobić? Masz zapomnieć, o czym czytałeś. Udamy, że to się nie stało. Że to się nie stało? Właśnie to. No ale serio, co? Hej, Brenda, idziemy coś zjeść? Pewnie, z przyjemnością. Serio? A napisałeś w pamiętniku, że robi ci się niedobrze, gdy Lola zżera ofiary w całości. Aha! To nieprawda, Lola. Uwielbiam patrzeć, jak połykasz żywcem wielkie gryzonie w całości. Wszystkie ssaki są takie same. To dlatego pamiętniki są poufne! Przepraszam, co mówiłaś? Czekaj, czekaj, a więc zapisujesz swoje najskrytsze myśli, żeby nikt ich nie przeczytał? Tak, o to chodzi! To się nie trzyma kupy! Dobrze was widzieć, muszę pogadać z kimś, kto ma olej w głowie. Do usług! Ze mną pogadaj! Tylko nie zaczynaj, siostra! Filunia, Brenda, napisałaś w pamiętniku, że Cherry i Meryl działają ci na nerwy. Że co, proszę? Whiskers! Tak, o tutaj. Wolę już chyba odgryźć sobie uszy, niż słuchać kolejnej durnej sprzeczki Cheryl i Meryl. Koniec cytatu. Królikowi odbiło, nie słuchajcie go. Wiesz co ty, mądralo, nasze sprzeczki na pewno nie są durne. No, czasami są. Nie, nie są. Właśnie, że są. Ej, przestań, Meryl, nie rozumiesz, co Brenda robi? Tak. Ona chce skłócić ze sobą kochające się siostry. Nie, wcale nie chcę. To, co Whiskers przeczytał, było wyjęte z kontekstu. Myślisz, że pozjadałaś wszystkie rozumy? Lecz się mylisz. Co ty wyprawiasz? Jak to napisał mój ulubiony autor B. Harrington, dzisiaj znów miałam wzdęty żołądek. Koniec z czytaniem moich tajemnic. Witaj, Marwinie. Cześć, psinko. Mam na imię Brenda, ale nie szkodzi. Ach tak. Wiesz, niedługo idę nad księżycowe urwisko, żeby pozbyć się pcheł. Pójdziesz? No wiesz, jeśli chcesz. Serio? To znaczy, niech pomyślę. Niech pomyślę? Ha! To przecież Marvin, facet z twoich snów, dziecino. Serce ci wali na jego widok. Szalejesz za nim. On coś plecie, olej go. Au! Czy to ty napisałaś? Och, Marwinie, żeby tak być z tobą w kinie, to uczucie czyste jest jak pyłek. Och, takiś piękny masz tył. A gdybym to ja zdradziła wszystkim twoje sekrety? Jakie sekrety? Że masz grzybice stóp, że boisz się łaskotek, że puszczasz bąki przez sen. Puszczam bąki przez sen? Haha, super! Oddawaj mój pamiętnik! Ależ Brendo, uwielbiam twoje wymęczone, chaotyczne myśli, a odkąd stały się tabu jeszcze bardziej, zakazany owoc smakuje najlepiej pod słońcem. Lubię też te serduszka nad i. No to już ich nigdy nie zobaczysz. Ej! Ploty? Romanse? Dramaty? Och, no przestań! Jeszcze tylko kawałeczek! Błagam! Co to są kołtuny? I jak rosną na włosach? Nie rzucisz? Zakład? Dobra, więc wygrałaś. Koniec z moją lekturą obowiązkową. Dawaj, dawaj, dawaj! Zrozumiałeś swój błąd? Niezupełnie. Aaaa!
go teraz rzucić! Pora na drastyczniejsze metody. Whiskers, naprawdę śpisz? Chyba śpi. To powinno oduczyć go wtykać nos w nie swoje sprawy. A nawet jak nie, to przynajmniej będzie ubaw. Zapach tuszu! Och, stęskniłem się za tą chaotyczną paplaniną. Drogi pamiętniku, mega powalająca nowina. Lola Boa zakochała się na zabój w Whiskersie. A niech to ci dopiero ambaras. I w dalszym ciągu z percem Lalusia, kiedy Whiskersa nie ma w pobliżu, klnie jak szewc. No nieźle. Jutro rano niesłychany zaszczyt spotka naszego dzielnego króliga. Redy, to mi się podoba. Złożymy go w dziękczynnej ofierze gigantycznej krwiożerczej tarantuli. Tylko spokojnie. Cześć, Whiskers. Lola! Wierz mi, na serio, bardzo mi przykro, że nam jakoś nie wyszło. Ty jesteś gadem, a ja ssakiem. A? Siemasz, panie Whiskers. Ha, ha, ha! Proszę, proszę! Pan złotousty we własnej osobie! Tak, tak, to prawda. Moja długo skrywana mroczna tajemnica się wydała. Powiedziałem kiedyś, do cholerki! Aha, pewnie, niezły wykręt, ale nie nabierzesz mnie na to, kolego! Słyszałeś też, jak powiedziałem, psia kość o mnie? Dobra, wszystkich was przejrzałem! Wielkie dzięki za ten zaszczyt! Nie mam ochoty być ofiarą, jasne? I dorwę tego pająka, zanim on dorwie mnie! Ten koleś zawsze był zdrowo kopnięty. Zaraz spuszczę tej wrednej tarantuli niezły łomot! Popamięta mnie! Ha, ha! Żaden paskudny, włochaty pająk nie będzie! Więc zastawiłam na niego kilka słownych pułapek w pamiętniku. Musi się nauczyć szanować cudzą prywatność, to powinno zadziałać. Brenda, przecież chyba wiesz, jak reaguje ten jego tyci móżdżek. Może masz rację. Znajdźmy go, zanim się w coś wpakuje. Dobra, zanim wpakuje się w coś strasznego. Whiskers! Królik! Whiskers! Gdzie jesteś, co? Whiskers, co ty tam robisz na górze? Och, jakbyś nie wiedziała! Napisałaś w pamiętniku, że chcecie złożyć mnie w ofierze, więc postanowiłem was ubiec. Trochę nie tak to miało wyjść, ale cóż. Whiskers, zmyśliłam to, by ci dać nauczkę. Naprawdę? A czy inaczej narażałabym teraz swoje życie i wygląd, jak myślisz? Ani drgnie! Ale musisz przyznać, że mnie wyszczupla. Rety, trzeba wiać. No to po moich czystych ząbkach. Udało ci się. To było obrzydliwe, ale udało ci się. Co ty wyprawiasz w jej? Parę faktów z życia tarantul. Używają jadu paraliżującego ofiary. Nie możesz się ruszać? Fizycznie nie, ale za to przynajmniej jestem w stanie poruszyć serca milionów widzów. Nie. To jest rozrywka. Auć! Au! Ajej! Nie mogę się ruszać, ale to nie znaczy, że nic nie czuję! Wybacz! Niedobrze! Nic nie bój, mała! Ona nie zje psa! A skąd to wiesz? Przeczytałem jej pamiętnik! Czytałeś mój pamiętnik? O, tak! Tato dopiero ma problemy emocjonalne! Jest świadoma swojej jadowitości, uważa, że ma za tłusty odwłok i zeżarła swojego chłopaka! Spalę się ze wstydu! Whiskers, kiedy ty się nauczysz, nie wolno naruszać cudzej prywatności! Przykro mi, tłumaczyłam mu! To moje najskrytsze sekrety! No i co, łyso ci teraz? Ha, chyba śnisz, mała! To były najlepsze kawałki, jakie czytałem! Mówiłem ci o jej nadzwyczaj burzliwym romansie z modliszką! Miau! Wiesz co, chyba będziemy mogły sobie pomóc. Drogi pamiętniku, od dziś mam nową przyjaciółkę. Ma na imię Brenda i wiele nas łączy. Hej, dziewczyny! Dostałem już nauczkę! Czy możecie mnie już zdjąć? Nie!
dziewczyny! Już nie czuję stóp!